to piękniej. W ostatni raz godał się w ozdobieniu jajec, w moim przypadku jest to robienie kruszunek. I obiecał się, że będzie ciąg dalszy. No to spełnią obietnicę dzisiaj Wielki Czwartek. Na początku tej mojej kariery jajcorza brał się do tego takie jajka, jakie się miał pod ręką. Ale dość prędko się kapnął, że to muszą być fajne jajka. Przede wszystkim muszą być foremne i gładkie. No i najważniejsze białe, bo biały kolor skorupki fajnie kontrastuje z tą farbą, z tym kolorem farby, na kiedy te jajko moca. No i teraz jak to zrobić? To jest problem, skąd takie idealne jajka wziąć. Bo takie byle jakie to się nadawają na nudle, na zista albo do smarunki, a ja muszę mieć tych fajne jajka. No i tu mam szczęście, wiecie, bo u mnie w Bogucicach, kaj mieszkam przy ulicy Markewki, jest taki sklep, kaj są jajka i napoje. I tam sprzedowo przesympatyczną pani. No i muszę dodać też, że bardzo przystojną. Ja już dość dawno się, wiecie, nawiązał z nią znajomość, przyszło z ich, powiedział z ich, o co mi chodzi i że najlepiej jakby się te jajka są wybrał. No pani oczywiście się zgodziła, bo jak bym powiedział, jest bardzo miło. No to ja teraz, wiecie, wlezę do tego sklepu i no powiem dzień dobry, a ta pani już mi na lada wystawił 3-4 tacki białych jajec, a ja no wkładam bryle i grzebię w tych jajcach i wybieram te najlepsze. Potem jak przyda do domu, a ja wiecie, kupuję tak po 20 sztuk. Jak przyda do domu, to je waża na twardo, normalnie w wodzie z dodatkiem soli, bo ponoć to tam zapobiega pękaniu, ale czy to jest prawda, to do końca nie jest przekonany. Ale tej soli trochę tam sypna. No i waża je i te, które nie pękną, jak te, które pękną, to zim, a te, które nie pękną, no to potem już dawam do farbowania. I tu mam taki gornek, kiedy się dostał jeszcze od mojej nieboszki mamy, jak żyła, tam kiedy trochę glity odpadło, wiecie, to mama już taki gornek eliminowała, padło to jest niezdrowe. A on mi już służy lata całe. Tu jest akurat farba modro. To już by tam musiał wyląć, bo już w tym roku nic nie naszklobia, nie nafarbia. I potem, wiecie, te jajka pod grzywą i je tak podbieram z tego gorka, paszam na tej łyżce, czy już jest ten kolor, o który mi chodzi, i kładam na talerzyk i one się suszą, jak Zek powiedział. A potem, jak się wstępnie wysuszą, kładam w tyzek, godą już to ostatnio na meble kuchenne. A teraz, czym ja to robię, bo się ludzie mnie pytają. No na początku tyzek używał po prostu tych rzeczy metalowych, jakichś bodzików. A to nie było to. Ja heklał, ale to nie było, nie dawało mi to pełnej satysfakcji. I jako jeszcze młodziok, tak się tak pomyślał, przecież igła by się do tego musiała nadawać. No i wiecie, wiązek taką igła średniej wielkości, myszą o sztop na dle i wiązek w patyk, kombinerkami, nie? Pądek trochę pokrupał i ten patyk zek obrobił fajlą i szmyglim i żeby to przypominało ołówek. Potem zek ułomał te uszko kombinerkami i te ułomane zek załoszczył na łosełce pod kątem tak. I ta wiecie, tu ta łosełka, to ona już pamięto kilkudziesięcio historia mojej działalności. I potem wiecie, w tym bodziku powstaje takie ostrze, taki owal, że jak ją charatna po tym jajku, wiecie, to aż uciecha. To rytm jest uciecha drupać. No i to te narzędzie, jak żeś wykombinował, to był przeskok. Dzięki temu narzędziu mogę robić richtig precyzyjne linie, precyzyjne elementy. Wiecie, tych bodzików jak już w życiu, w tym moim, przez te lata, co robię te jajca, już jak sporo tego użył, o tu może widzieć taki bodzik, który był bardzo fajnie mi to służy, ale już był za krótki, bo ja to potem temperuję jak ołówek, nie? Jak to się zużyło i zaś naostrza, i zaś to szciklował taki kącek i dalej mi to służy. No to tyle o farbieniu i o szkrobaniu. No powiem wam, że
jakżeś jeszcze był czynny zawodowo, jak robił w mojej firmie, to pamiętam, że tam zrobili taki ta wystawa rękodzieła pracowników tej firmy, nie? No baby tam wystawiały rozmaite sztrykowane rzeczy, heklowane, wyszywane, a jo wystawił moje jajca. No i patrza, ja tak był tak z boku, że się tam stoł, a tam ludzie zwiedzali i dwóch takich znajomych z firmy podeszło i jeden drugiemu padło: ja wiem, jak on to robi, to są takie szablony, padło, to idzie kupić w sklepie. Ja poszedł do niego, zgodą, wiesz co, pokaz mi, kaj jest ten sklep, ja by to chętnie chciał obejrzeć, no ale do dzisiaj mi nie pokazał, ja już 4 lata na pędzili i nikt nie takiego sklepu nie trafił. No, a potem inna taka anegdotka, powiedzmy, to zaś jeden wziął od mnie te jajka i zawiózł je do Niemiec. No i tam komuś to sprezentował i ten Niemiec mu padł: chciałby wiedzieć, kaj idzie kupić ten program komputerowy, według którego te jajko jest skrobane. A on padł: chłopie, ten program to ten chłop, co to robi w Katowicach, to on ma w głowie. No, a jeszcze wiecie, wracając do tego mojego narzędzia sam, to igła, jak ją wbija, to ona powinna się złamać z trzaskiem. No ale teraz są takie igły jakieś, nie wiem, czy to chińskie, czy jakie, że one mi się skrzywią. To jest miękko stal, to taka igła, co się na nowo do przyszywania knefli albo sztopowania fuzeki, ale nie do moich celów. Ale na szczęście od czasu do czasu jeszcze się te dobre igły też trafiają w sklepie. No i wiecie, te jajka, był czas, że robił zek w robocie, jak jeszcze robił, to kto robił na okrągło chyba przez 3-4 lata, bo to był czas tej wielkiej emigracji, jak kupa ludzi powyjeżdżało za granicę, no i to ci, co sam zostali w Polsce, to potem chcieli to sprezentować, nie, jakiś oryginalny prezent przesłać albo zabić, no to te jajca ode mnie brali. Ale nie powiem, żeby kto robił na zapalenie płuc, tak wiecie, i no robiło się to nawet w lato, jak nie poza okresem wielkanocnym, tak zrobiłem 10 sztuk, to ktoś to tam wziął i tam kaj zawiózł albo wysłał. Także mogę powiedzieć, że te moje jajca są za oceanem, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, podobno w Brazylii i w Australii. No i kupa tego jest w Niemcach. A ja tutaj w okolicy to robię już może chyba od 5 kaj lat jako dyżurny jajcarz w parku etnograficznym w Chorzowie w Stadionu Śląskiego, inaczej na to się go do Skansen. Tam mnie zapraszają i tam siadą w chacie Strzemieszycki i tam mam do towarzystwa czasem dwie panie, które robią inną techniką. No wiecie, to jest fajne przeżycie, fajne, bo kupa ludzi się tam przebiło, szczególnie jak jest pogoda, a w tym roku to tak organizują jakieś 2-3 tydnie przed Wielkanocą, taki jarmark, kiermasz wielkanocny, tam są sztandy na dworze, tam ludzie też sprzedawają inne rzeczy, a już robią te jajca i opowiadam w tej chacie. No tych ludzi się tam czasem przewinie kupa i o więcej godzą jak szkrobia, ale to jest przyjemne. I no cóż, kiedy jeden feler, że tam jest bardzo zimno. Żeby taką chatę zagrzać, a taką izbę, no to by trzeba chyba ze tydzień tam polić. Tam jest taki kachlok, taki wanderufen na 4 łapach, tam hajcują w nim, ale to jest wszystko mało, bo a szczególnie w tym roku, jak była temperatura minusowa, słoneczko świeciło, ale zimno było jak dobli. No a tym bardziej, że jeszcze drzwi musimy mieć tam ozdarte, żeby nas ludzie, którzy przychodzą, żeby nas widzieli. No jest to fajna przyjemność. Teraz na koniec chciałbym tak z bliska trochę pokazać, jak te jajka wyglądają. Możecie się jeszcze u mnie obejrzeć na naszej klasie albo na Facebooku. Ale tu jest takie jajco, że na którym więcej takich robia kanta po dłuższym obwodzie. I potem tu mam dwa wolne pola. Jedne wypełnią jakimiś ornamentami, a drugie jakąś scenką o tematyce wielkanocnej. No tu akurat jest zając, który idzie pod kryką, ciągnie furka, a w tej furce są jajca, a na tych jajcach siedzi kurczątko pod parasolem. A tutaj mam taką historyjkę ruską, którą pamiętam jeszcze z czasów, jak chodził do szkoły, mnie uczyli ruskiego, posadził dziadek rzepkę. No i to wiecie, taką
historyjka, bardzo lubię ją robić. No, to tyle o jajcach. Tyle o jajcach, kończę ten temat. A jak zaś wydam ją launa, to postaram się zaś wymyśleć jakiś temat, coś przypomnieć z przeszłości i będę dalej. Na dzisiaj tyle. Życzę wam wszystkim wesołych świąt. Dziękuję pięknie.